Dzień dobry, witam serdecznie. Podcast Lepszy Ty, Sebastian Żukowski. Drogi słuchaczu, dzisiaj 13 odcinek, który będzie poruszał temat bardzo ważny, bardzo istotny, który pośrednio lub bezpośrednio dotyczy również Ciebie, a będzie on mówił o niełatwym życiu nastolatków, o trudzie, jaki jest związany z byciem nastolatkiem, o trudzie, który jest związany właśnie z życiem we współczesnych czasach, trudzie, który mają nie tylko dorośli, ale również młodzież i dzieci. A co ma bezpośredni związek z dwoma poprzednimi latami, w których doświadczaliśmy naprawdę skrajnych stanów emocjonalnych, wywołanych właśnie poprzez lockdown, izolację i ciągłe napięcie, ciągłe życie w napięciu. Do tego odcinka zainspirowały mnie badania przeprowadzone w gdańskich placówkach oświatowych przez psychologów z Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, których celem było znalezienie odpowiedzi o najczęstszych powodach prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. I będę chciał przedstawić wyniki tych badań, ale również będę chciał się powołać na dane udostępniane przez Komendę Główną Policji z lat 2021 i z 2020 właśnie o skali samobójstw, prób samobójczych wśród grupy społecznej poniżej 18 roku życia. Będziemy mówić, jak pomóc dzieciom, jak ich wspierać, co zrobić, żeby sytuacja uległa poprawie, ponieważ ta grupa społeczna, jaką jest teraz młodzież, kiedyś będzie stanowiła o nas, o naszym życiu, kiedyś będzie stanowiła rzeczywistość, kiedyś będzie funkcjonowała, kiedyś będzie produktywna i będzie tak naprawdę zmieniała świat. Wszyscy powinniśmy być świadomi tego, z czym się mierzymy i w jakim trudnym czasie żyjemy. I mając tą świadomość, może będzie nam łatwiej zrozumieć młodzież, może będzie nam łatwiej znaleźć tą cierpliwość do tego, żeby słuchać młodzieży, żeby do niej trafiać, żeby też brać poprawkę na jej zachowania, czasami skrajne, czasami społecznie niedopuszczalne. Ale te zachowania mają swoje źródło w konkretnych deficytach, które również będą tutaj wymienione w wynikach tych badań, które zostały przeprowadzone właśnie w tym roku. Tak jak powiedziałem, 2 lata lockdownów oraz izolacji przyczyniły się do intensyfikacji problemów związanych ze stanem psychicznym całego społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży. I po niemal 2 latach nauki zdalnej okazuje się, że około 20% uczniów przejawia objawy depresji. Analizując policyjne statystyki od 1999 roku, widać, że nie było gorszego roku niż rok 2021. I te dane wskazują, że jednym z głównych powodów większej liczby prób samobójczych była pandemia, zamknięcie młodych w izolacji, a następnie konieczność powrotu do tradycyjnej szkoły, co paradoksalnie zwiększyło jeszcze ilość ataków lęku i niepokoju. Kuriozalne było to, że najpierw się młodzież odłączyła od grupy, zerwało się więzi społeczne, te więzi, które były budowane latami i stanowiły fundament ich egzystencji, i tak młodzież miała funkcjonować przez wiele miesięcy, a następnie prowadzi się z powrotem tryb nauki stacjonarnej i to jest oczywiste, że po takim czasie pojawia się po prostu lęk, niepokój o powrót do tej takiej, powiedzmy, tej starej, ale w tamtym czasie nowej rzeczywistości, co jeszcze bardziej spowodowało zintensyfikowanie różnych zachowań, często niedopuszczalnych społecznie, jako takiego krzyku rozpaczy, wołania o pomoc. Generalnie należy podkreślić i należy powiedzieć to wyraźnie, że młodzież, dzieci posiadają bardzo słabą, niską odporność psychiczną. Wynika to z kilku aspektów, z kilku względów, z kilku powodów. Przede wszystkim nie są w stanie wykształcić tak dużej odporności psychicznej, jaką powinni posiadać dorośli. Ale też to, czego doświadczają, to, czego doświadczali, ale nieumiejętności opiekunów, to, co działo się przed pandemią czasami w szkołach, to też spowodowało, że ta odporność nie była w stanie się zbudować, nie była w stanie się utworzyć. Ta odporność zawsze będzie mniejsza. Skala problemu, jakim jest pogarszające się zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce, niebezpiecznie się rozszerza. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że z roku na rok rośnie ilość podejmowanych prób samobójczych właśnie przez młodzież poniżej 18 roku życia. W 2021 roku niemal 1500 dzieci i nastolatków poniżej 18 roku życia podjęło próbę samobójczą, aż 127 z tych prób zakończyło się śmiercią.
i w stosunku do 2020 roku to wzrost odpowiednio o 77% pod względem podjętych prób oraz o 19% jeżeli chodzi o śmierci samobójcze. Czytamy w zestawieniu Zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży. Raport za lata 2012-2021 udostępniony przez Komendę Główną Policji. Powinniśmy jeszcze pamiętać o jednej ważnej rzeczy, że dzieci, młodzież jest to barometr, papierek lakmusowy każdego społeczeństwa, każdej społeczności. Dzieci, młodzież zawsze będą naszym odbiciem. I teraz może krótko o badaniu, bo te badanie zostało przeprowadzone właśnie przez psychologów z Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego Uniwersytetu Gdańskiego w placówkach oświatowych, w których dochodziło do tak zwanych zdarzeń suicydalnych, czyli związanych z próbami samobójczymi. Zbadano wiele obszarów, które dotyczyły m.in. oceny stanu psychicznego młodzieży w danej szkole, zakres problemów, z jakimi się mierzą, sposoby radzenia sobie z tymi problemami, poszukiwanie pomocy. Zbadano, jak młodzież, w jaki sposób uzyskuje pomoc od swojej szkoły, od swoich nauczycieli, na jakie wsparcie może liczyć, będąc w kryzysie. Zebrane dane dały konkretne odpowiedzi i wśród najczęstszych przyczyn podejmowanych prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży znalazły się brak wsparcia lub nieumiejętne wsparcie ze strony rodziców, opiekunów, przemoc w domu, wytrzymywanie się, narkotyki, długi, zamknięcie w czterech ścianach, izolacja, prześladowania, problemy z orientacją seksualną oraz tak zwany krzyk rozpaczy. Często w odpowiedziach była mowa również o duszeniu emocji. Wyniki tego badania pokazały jednoznacznie, że stan psychiczny dzieci i młodzieży nie jest najlepszy, nigdy nie był najlepszy, a pandemia zdecydowanie go pogorszyła. Mówiąc o tym, czym jest ten trud funkcjonowania nastolatków we współczesnym świecie, wiele odpowiedzi znajdujemy właśnie w wynikach tych przeprowadzonych badań. Jeżeli mielibyśmy reasumować, dlaczego tak trudno odnaleźć się młodzieży w obecnym świecie, to można było wymienić, że jest to presja grupy, prześladowanie, gnębienie, presja mediów społecznościowych, zafałszowany obraz życia oraz perspektywy świata, presja rodziców, opiekunów, dążenie do spełniania oczekiwań, perfekcjonizm rodziców, brak zrozumienia i wsparcia od najbliższych, brak właściwej relacji z dorosłymi, zagubienie. Ten trud związany z brakiem zrozumienia, z brakiem rozumienia tego, czego młodzież oczekuje, tego, że ma prawo mieć problem, z tego, że ma prawo się bać, ma prawo się lękać, ma prawo czegoś nie rozumieć, ma prawo też do relacji, do bliskości z rodzicem, z opiekunem, do tego, żeby czuć się bezpiecznie. Współczesny świat często wprowadza olbrzymią izolację pomiędzy dziećmi a ich rodzicami. Ta izolacja wynika często z pogoni za pieniądzem, z pogoni za sukcesem, co generalnie generuje brak czasu. Brak czasu na to, żeby wspólnie zająć się swoją relacją, żeby temu dziecku poświęcić trochę swojego cennego czasu. Jest to tak naprawdę jeden z głównych powodów w mojej ocenie. Bo gdzie taka młoda osoba ma szukać pomocy, jeżeli nie u swoich najbliższych, i jeżeli nie u swojego opiekuna, jeżeli nie u swoich rodziców? I do tego wszystkiego należy jeszcze dodać to, że okres dojrzewania to czas najbardziej intensywnych zmian organizmu człowieka, a sam mózg funkcjonuje jak w epizodach paranoidalnych lub dwubiegunowych, od smutku po euforię. Jak pomóc młodzieży? Jak ich wspierać? Co zrobić, żeby ta rzeczywistość była dla nich lepsza? Kluczem tak zwanej nowej profilaktyki jest właśnie szukanie tych czynników ochronnych, które pomogą przeciwstawić się podejmowaniu zachowań ryzykownych, a nie straszenie skutkami takich zachowań. Na przykład używania narkotyków, co same w sobie może być naprawdę tragiczne w skutkach. Jest to droga donikąd, ponieważ od lat straszymy, a efekty są zgoła odmienne. Niezwykle ważnym czynnikiem chroniącym młodzież i dzieci przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, takich jak sięganie po alkohol, narkotyki, substancje psychoaktywne, jest bezpieczna relacja
ze znaczącymi dla dziecka osobami. I to teraz od nas zależy, tak naprawdę, czy my jako dorośli będziemy dla dziecka znaczącymi osobami. My mamy na to wpływ, my możemy to zrobić, pracując nad relacją każdego dnia. Wiele badań wskazuje na toksyczną rolę samotności, szczególnie w pandemii dała się nowe znaki nastolatkom. Badania prowadzone w Skandynawii, opublikowane w 2021 roku w czasopiśmie Journal of Environmental Research and Public Health wykazały, że samotność u dzieci wiąże się ze znacznym spadkiem samooceny, jakości życia i problemami ze zdrowiem psychicznym. W okresie dorastania bezpośrednie interakcje z rówieśnikami są nieodzowne dla prawidłowego rozwoju psychicznego i społecznego. Kolejna kwestia, która może poprawić samopoczucie, samoocenę, postrzeganie świata przez młode osoby, jest to dawanie młodym ludziom możliwości wyboru, stwarzanie takiego wrażenia przynajmniej. Dlatego, że dla prawidłowego rozwoju człowieka niezwykle ważne jest zaspokajanie potrzeb i możliwość dokonywania wyborów. I w każdym wieku jest to czynnik chroniący. Ta potrzeba, możliwość życia w świecie, w którym nasze potrzeby są zaspokajane, a jedną z nich jest stworzenie dobrej, stabilnej relacji z ważnymi dla nas osobami, którym można zaufać, jest swoistego rodzaju tarczą ochronną wobec różnych przeciwności losu i trudności, które pojawiają się niezależnie od nas. Więc stworzenie przynajmniej namiastki takiej możliwości młodemu człowiekowi, żeby on dokonywał wyboru w swoim życiu, szczególnie z kim chce się związać, z kim chce być, jest dla niego czymś, co może go wzmocnić, może go ochronić przed zatopieniem się w zachowania ryzykowne. Z punktu widzenia młodego człowieka bardzo ważne jest to, żeby on czuł, że ma jakąś ważność, że jest ważny w rodzinie czy w grupie. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia właśnie jego niezależności emocjonalnej, budowania jego odporności psychicznej, budowania jego samooceny i poczucia własnej wartości. Bardzo ważną kwestią jest posiadanie pasji, która sama w sobie chroni nastolatka przed destrukcją i nadmiarowym szukaniem stymulacji. Posiadanie hobby daje radość, energię, napęd do życia, możliwość nawiązywania przyjaźni i budowania wartościowych relacji. Dodatkowo otrzymujemy poczucie własnej skuteczności. Pasja pozwala mierzyć się z porażkami, co daje nam przekonanie, że przeszkody można pokonać. Młodzi ludzie posiadają naturalną skłonność oraz potrzebę eksploracji, więc jest jak najbardziej ok, kiedy zmieniają swoje zainteresowania w tempie, które zadziwia wielu dorosłych. Nie jest to ich fanaberia, ale proces dojrzewania i rozwoju umysłu młodego człowieka. Posiadanie pasji potrafi uratować życie. Posiadanie pasji potrafi zmienić życie i przekuć ją naprawdę w projekt swojego całego życia, w to, co będziemy kiedyś robić. Więc warto młodzież wspierać w ich zainteresowaniach, dopingować w tym, co robią, motywować i zapewniać ich o naszym wsparciu i o tym, że jesteśmy. Na zakończenie krótkie podsumowanie. Badania, które zostały przeprowadzone w gdańskich placówkach oświatowych, wyraźnie pokazały, że skala problemu jest bardzo duża, że głównym powodem występowania prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży jest tak naprawdę samotność, brak wsparcia, brak do właściwej relacji ze strony osób odpowiedzialnych, rodziców, opiekunów. Są prześladowania, jest przemoc, wyśmiewanie się, brak akceptacji. I to również przekłada się na to, i dlaczego to życie nastolatków i młodzieży jest dosyć trudne i wymagające. To też wiąże się z tym, jak funkcjonuje współczesny świat i jak mało czasu opiekunowie, osoby znaczące dla dzieci i młodzieży, im poświęcają w ciągu dnia, lub w ciągu tygodnia, lub w ciągu roku. A najważniejszą kwestią, która jest w stanie pomóc młodzieży, jest w stanie ją wzmocnić, to jest tak naprawdę dobra, pozytywna relacja z najbliższymi. To jest nadanie ważności życiu młodej osoby. Pokazaniu młodej osobie, że ma ona ważność, że jest ważna, że jest wartościowa. Przez to też jesteśmy w stanie budować w młodym człowieku poczucie własnej wartości. Poczucie sprawczości, ponieważ może ona również o sobie współdecydować. A jeżeli dodatkowo posiada jakąś pasję, hobby, zajęcie, to jest w stanie tak naprawdę zmieniać swoje życie na lepsze i realnie przekuwać się w coś większego, w czym ty, ja lub my możemy pomóc realnie właśnie będąc na co dzień.
Mam świadomość, że tematu nie wyczerpałem, mam świadomość, że jeszcze jest wiele do powiedzenia, ale mam nadzieję, że dotknąłem go na tyle mocno, że będziesz w stanie o tym pamiętać i będziesz w stanie też reflektować, jeżeli chodzi o twoje życie, życie twoich przyjaciół, przede wszystkim życie naszych dzieci, życie tej grupy społecznej, od której kiedyś będzie zależała przyszłość tego świata. Dziękuję i do następnego razu. Pozdrawiam. Fajnie, że jesteś i dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli był on dla Ciebie wartościowy, to proszę udostępnij go swoim znajomym, tak aby również oni mogli stawać się lepszą wersją siebie, a projekt Lepszy Ty mógł realizować swoją misję edukacyjną. Zapraszam Cię do odwiedzenia profilu Lepszy Ty w mediach społecznościowych oraz strony internetowej www.lepszyty.pl, gdzie znajdziesz wiele ciekawych materiałów i treści. I w końcu zachęcam Cię do pracy nad sobą poprzez systematyczne stawianie sobie wyzwań oraz regularną edukację. Pozdrawiam serdecznie, Sebastian Żukowski.